Powiemy sobie o kompetencjach językowych, żebyś dokładnie zrozumiał, czego od ciebie może wymagać lektor czy rekruter, który podczas takiej rozmowy telefonicznej może sprawdzać twoje kompetencje językowe. To ważne, żeby wiedzieć co chce usłyszeć ta druga strona, bo będziesz mógł się po prostu lepiej do tego przygotować. Powiemy sobie o dwóch rodzajach rozmów telefonicznych, jest ich oczywiście więcej. Jedna będzie z lektorem, a druga z rekruterem. Powiem Ci też, jak nieco przyszpanować językowo. Na pewno zaskoczysz lektora, jeśli zastosujesz kilka no, dość prostych sztuczek, a dzięki mnie zdobędziesz wiedzę trochę od kuchni, jak tutaj podłechtać tego Twojego rozmówcę od odpowiedniej strony. Chciałbym też pokazać Ci, zgodnie z jakimi schematami ten Twój poziom języka będzie sprawdzany. Bo to nie chodzi tylko o to, że lektor czy rekruter ocenia, umie ten angielski albo nie umie tego angielskiego, tylko dokładnie ocenia to, jakie błędy popełniasz, które kompetencje są lepiej rozwinięte, które wymagają nieco pracy i na podstawie tego nie tylko określa Twój poziom zgodnie z jakimiś tam wytycznymi, ale też Określa, czy będziesz się nadawać do realizacji zadań, które należą do obowiązków na danym stanowisku. No i na końcu porozmawiamy sobie o tym pięknym pytaniu: Can we switch to English now? Na co większość osób oczywiście odpowiada: Yes, of course, zalewając się przy tym potem i bardzo stresująco mrugając oczami. Ja też nie mogę się doczekać. Zacznijmy od tego. Jak w CV określasz swój poziom angielskiego? No właśnie. Certyfikat czy niecertyfikat? Wiele osób pisze, że ich poziom języka jest średnio zaawansowany, komunikatywny, bardzo dobry. No świetnie. Tylko to jest mniej więcej tak, jakby w przepisie było dodaj dużo cukru. No i co dalej? Tak samo jak stosujemy precyzyjne określenia przy przepisach przy reakcjach chemicznych czy w jakiejkolwiek sferze naszego życia. Tak i nasze kompetencje językowe możemy konkretnie określić, podając dany poziom języka. No, sporo osób powie, że no, ale taki certyfikat to w sumie jest tylko money grabber, czyli coś, co ma na celu jedynie wyciągnąć od nas pieniądze. No, ja się z tym osobiście nie zgodzę, bo jeśli masz taki certyfikat, to masz na papierze potwierdzone, że dane kompetencje językowe masz naprawdę na dobrym poziomie. Oczywiście, bardzo często firma i tak zaprosi cię na rozmowę z lektorem czy z rekruterem, żeby te dane potwierdzić, ale taki certyfikat jest szczególnie istotny, niekoniecznie przy tym, gdy szukasz pracy w Polsce, ale gdy szukasz jej za granicą albo gdy chcesz podjąć studia, to też taki certyfikat jest wręcz niezbędny na konkretnym poziomie. Ważne jest to, żeby tego swojego poziomu nie zawyżać ani nie zaniżać. Nie zawyżać to chyba oczywiste, bo prędzej czy później i tak to wyjdzie. A jak już wspominałem nieraz, nie warto zaczynać naszej relacji od kłamstwa. Natomiast nie zaniżajmy też naszych umiejętności. Bardzo dużo osób wstydzi się swojego angielskiego, dlatego myśli, że jest on słabszy. Ja na przykład bardzo często pomagam moim znajomym w określeniu ich poziomu języka angielskiego, i oni są zaskoczeni, kiedy mówię im, no masz mocne B2, masz całkiem dobre B2 z elementami C1. Słuchaj, dajesz, idziesz dalej, jesteś na B1 i w ogóle ja nie wiem, dlaczego ty sobie wpisałeś A1 na 2. Bo tak wpisują. Tak naprawdę my te poziomy określamy bardzo często na czuja. Albo jak sobie mówimy, no dobra, to po dwóch latach to w sumie powinien być na A2, więc sobie wpiszę A2, ale złamie je na B1, żeby lepiej wyglądało. No nie. Jeśli naprawdę poważnie myślisz nad swoim CV, to warto zainwestować w egzamin językowy. Jest to oczywiście wydatek, ale pomyśl o nim jak o inwestycji. Od razu lepiej wydać te kilkaset złotych na inwestycje niż na zwykły wydatek, prawda? Ważne jest też to, żeby wybrać odpowiedni certyfikat. Bo certyfikatów oczywiście mamy mnóstwo, i w zależności od tego, jaki język chcemy sobie sprawdzić, to takiego standardu czy takiego certyfikatu będziemy używać. Przypuszczam, że większość Polaków spotkała się z określeniami B1, B2, C1, A2 i tak dalej, bo są to specjalne kody określające kolejne poziomy kompetencji językowych w językach europejskich, no na przykład angielski czy niemiecki. Natomiast Mamy też inne języki, inne grupy języków, i do tych używamy innych certyfikatów. Tutaj dla przykładu poziomy języka mandaryńskiego określamy w skali HSK1, 2, 3, 4, 5, a japońskiego na przykład w skali N5, N4, N3, N2, N1, czyli jakby w odwróconej skali. Zakładam, że tobie zależy na angielskim, bo na tle tego kursu jest flaga Wielkiej Brytanii, dlatego skupimy się na tym. Od A1 do C2. Tak jak wspominałem, to standard określający poziom języków europejskich. Możesz sobie wygooglać CEFR albo ESOCI, wspaniałe skróty, które rozwijają się jak widzisz. Common European Framework of Reference for Languages. I tak w tym skrócie nie ma L, mimo że jest to For Languages, a po polsku już jest Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Brzmi strasznie, ale generalnie jest to po prostu tabelka. Gdzie masz wymienione poszczególne kompetencje, to znaczy osoba z angielskim na B2 potrafi umieć to, 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 to i to. Proste, proste. Wszystkie certyfikaty językowe określają nie tylko to, jak dobrze znasz gramatykę czy słówka. Z, oczywiście sprawdzają Twoją wiedzę językową, ale i umiejętności i kompetencje komunikacyjne, czyli to, jak dobrze potrafisz przekazać swoje myśli w danym języku, ale też kompetencje kulturowe, to znaczy. Czy na przykład nie popełniłbyś gigantycznego faux pas w Anglii czy w jakimś innym państwie. Dlatego bardzo często te egzaminy podzielono są na części, o których na pewno wiesz: pisanie, czytanie, mówienie, słuchanie. Każdy sobie je tam nazywa jak chce. No i oczywiście dochodzimy do znamiennego pytania, który certyfikat jest najlepszy. Nie wiem, bo to zależy. Jeśli chodzi o język angielski, to tych. Takich najbardziej popularnych egzaminów mamy kilka. Jest to na pewno Yelc i Tefl, ale mamy też egzaminy FCE, CAE i CPE, które organizuje British Council. I jest to taki typowy brytyjski egzamin. No, wszystko ma swoje wady i zalety, wiadomo. Na przykład IELTS i Tefl są tańsze niż egzaminy organizowane przez Cambridge, przez British Council, ale mają ważność dwóch lat. I niektóre firmy bardzo na to patrzą. A egzamin tutaj FC, CA, CP są ważne do końca życia. Pomyślisz sobie, no chcą ze mnie zedrzeć kasę. No nie, bo tak naprawdę jeśli nie używa się języka przez dwa lata, no to nasz poziom może naprawdę znacząco opaść, prawda? Ja osobiście wybrałem egzaminy organizowane przez British Council. Ja pierwszy egzamin zdałem jeszcze wspólnie z moimi... Kolegami z klasy, no i potem już poszedłem tymi tymi brytyjskimi FC, CA i CPE. Ale czy to znaczy, że Tefl i Yelts są gorsze? Nie, są po prostu inne. Możesz zawsze zapytać swojego pracodawcy potencjalnego albo obecnego, który według niego egzamin jest najbardziej potrzebny, najlepszy, albo po prostu popytaj rekruterów i oni powiedzą ci, że na przykład w twojej branży albo. Wśród krajów, którymi ty jesteś zainteresowany, ten, a nie inny egzamin jest najcenniejszy. Są też egzaminy z języków specjalistycznych, i tutaj zaliczamy jakieś medyczne, prawnoprawnicze, ekonomiczne, finansowe itd. itd. Tak naprawdę, będąc w danej branży, warto jest sprawdzić, jakie obowiązują certyfikaty. Co kto ma, co ma, że tak powiem, twoja konkurencja, czyli inni kandydaci, którzy zgłosili się na podobne stanowisko. I w tym momencie zobaczysz, jaki jest standard. I ten standard nie tylko zawsze warto utrzymać, lecz warto go zawsze nieco podbić, no, szczególnie jeśli chodzi o Ciebie. No dobrze, jako że poruszamy się w obrębie języków europejskich, to chciałbym z Tobą dość szybko omówić w przyszłej już lekcji, kompetencje, które powinieneś mieć, jeśli określasz, że twój język jest na poziomie tam B1, B2, C1 i tak To co? Na następnej lekcji uczymy się standardów. Emocje sięgają zenitu. Do usłyszenia. Hi, witaj w kolejnej lekcji. Od razu ostrzegam Cię, że ta będzie nieco teoretyczna, ale uważam, że potrzebna. Przynajmniej, żebyś tak pobieżnie wiedział, jak prawidłowo określić swój poziom języka i czego tak naprawdę wymaga od Ciebie rekruter, gdy w ogłoszeniu jest napisane, że wymagamy język angielski na poziomie przynajmniej B2. Tutaj chciałbym omówić te kompetencje czy te umiejętności które powinieneś mieć, jeśli jesteś na danym poziomie języka europejskiego, bo będziemy się poruszać w tej skali języków europejskich. Natomiast na końcu tej części kursu chciałbym jeszcze szybko tak trochę przelecieć przez całą gramatykę, którą musisz znać, na poziomie B2, B1 itd. itd. I ewentualnie sobie przypomnimy albo wyjaśnimy te takie bardziej problematyczne kwestie. Not our best spend With your B1 level English, you should be able to understand main points of clear standard input on familiar matters. Deal with most situations likely to arise while travelling. You should understand simple connected texts on topics that are familiar. And you should be able to describe experiences and events, dreams, hopes and ambitions, and briefly give reasons and explanations for opinions and plans. To znaczy, że powinieneś rozumieć takie główne punkty i przesłanie tekstów, które poruszają tematy ci znane. Tutaj nie wchodzimy w takie bardzo trudne czy zawiłe, długie teksty. To mają być takie w miarę proste teksty. Powinieneś móc poradzić sobie z Większością sytuacji, które pojawią się, gdy będziesz podróżować, oczywiście mówimy tu o krajach anglojęzycznych, powinieneś móc zrozumieć i stworzyć proste, spójne teksty na tematy, które są ci znane. No i powinieneś móc opisywać swoje doświadczenia, jakieś wydarzenia, w których brałeś udział, marzenia, nadzieje i cele, czy tam ambicje. I podać krótką argumentację i wyjaśnienie dla swoich opinii czy jakichś tam planów. To jest ten taki angielski powiedzmy komunikatywny. Zobaczmy, co czeka nas na poziomie B2. With your B2 level English, you should be able to understand main ideas of complex texts on both concrete and abstract topics. Also, you should be able to understand some technical issues. In your field of specialisation, you should be able to interact with fluency that makes regular interaction with native speakers quite possible without any strain. And you should be able to produce clear, detailed texts on a wide range of subjects. You should be able to explain your viewpoint, giving the advantages and disadvantages of various options. Czyli po prostu idziemy o krok dalej. Tutaj rozumiesz już główne punkty i założenia skomplikowanych tekstów, również na tematy abstrakcyjne, oraz potrafisz porozumieć się, jeśli chodzi o Twoją branżę, o Twoją specjalizację. I tutaj chodzi o te specjalistyczne zagadnienia. Powinieneś też móc wejść w interakcję z Native Speakerem w taki sposób, żeby było to komfortowe i bezproblemowe dla obu stron oraz. Potrafisz stworzyć jasne i szczegółowe teksty na wiele tematów, a także zaargumentować swój punkt widzenia, podając wady i zalety wielu różnych stanowisk czy opcji. Czyli tak naprawdę każdy następny poziom będzie nas popychał nieco głębiej w to wysublimowanie, w to rozumienie kolejnych warstw językowych, w drugie dna itd. No to co? C1. With your C1 level English, you should be able to understand demanding longer clauses and recognize the implicit meaning of them. You should be able to express ideas fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions. You should be able to communicate in social, academic, and professional situations. And you should be able to produce clear, well-structured, detailed texts on complex subjects using literary and cohesive devices. Czyli tu znowu idziemy o krok dalej. Rozumiemy już długie, dość wymagające teksty, i rozumiemy aluzje, te takie dorozumiane znaczenia. Potrafimy płynnie i spontanicznie wyrazić swoje opinie, nie zastanawiając się długo nad. Doborem poprawnych wyrażeń, potrafimy pisać jasne, szczegółowe teksty o prawidłowej strukturze na bardzo skomplikowane tematy, wykorzystując różnego rodzaju środki stylistyczne i zachowując spójność tekstu. I tutaj jeszcze jest taka wzmianka, że C1 to jest język potrzebny do celów zawodowych i akademickich. No i teraz, najwyższy level, With your C2 level English, you should be able to understand with ease virtually everything heard or read. Also, you should be able to summarize information from different spoken and written sources and reconstruct them in a coherent presentation, as well as express yourself spontaneously, very fluently, and precisely, differentiating finer shades of meaning. Even in the most complex situations. Czyli czytamy między wierszami, wyszukujemy drugich den. Na poziomie C2 rozumiemy w zasadzie prawie wszystko to, co usłyszymy czy przeczytamy. Potrafimy podsumować informacje, które zebraliśmy z różnych źródeł, czy to czytanych, czy to mówionych i stworzyć z nich spójną prezentację. No i potrafimy się też Spontanicznie, płynnie, bardzo płynnie nawet wyrazić. Tutaj również kładziemy nacisk na precyzyjne wysławianie się i na to, że rozróżniamy już właśnie aluzje czy różne takie zabarwienia znaczeniowe. Po prostu chodzi o to, że zdajemy sobie sprawę, że w zależności od użycia jedno słowo może mieć taki, a nie inny wydźwięk, że nie zawsze znaczy dosłownie to samo. No dobra, to wiemy już. Jakich kompetencji będziemy o siebie szukać, jeśli chodzi o te poziomy B1B2C1C2. Potem sobie jeszcze dokładnie omówimy gramatykę. A na razie skupmy się na samej rozmowie telefonicznej. To znaczy, jak się do niej przygotować, co jest sprawdzane, i jak przyszpanować. O tym już w następnej lekcji. Do usłyszenia! Haj! Witaj w kolejnej lekcji. A w zasadzie we wstępie do kilku kolejnych lekcji, bo zrobimy sobie taki cykl, co można zrobić podczas rozmowy telefonicznej. Ale na początku chciałbym, żebyś w ogóle zrozumiał, co będzie sprawdzane podczas tej rozmowy i dlaczego do niej w ogóle dochodzi. Mamy dwa rodzaje takich rozmów. Pierwszy rodzaj to po prostu rozmowa z hr -owcem. i ona nie różni się zbytnio od tego, co. Czeka Cię już podczas rozmowy w biurze. i tym chciałbym, żebyśmy zajęli się w trzeciej części tego kursu, bo właśnie tylko temu będzie ona poświęcona. Natomiast drugi typ rozmowy to rozmowa z lektorem z wynajętej szkoły językowej, który po prostu sprawdzi twój poziom języka angielskiego. No i tak, co taki lektor w ogóle może sprawdzać? Po pierwsze, twój zasób słów. To znaczy, czy używasz czegoś lepszego niż It was good, I am happy, I like cheese. No i tutaj ważne, żebyś wykazał się znajomością słownictwa z branży, ewentualnie jakichś fajnych wyrażeń. Zaraz sobie o tym powiemy, bo potem chciałbym w każdej lekcji omówić, jak możesz przyszpanować, właśnie jeśli chodzi o słownictwo, gramatykę i tak dalej. Lektor, sprawdzi też strukturę Twoich wypowiedzi. To znaczy, czy układasz tylko zdania proste, czy może będą nieco bardziej skomplikowane, złożone, jakieś tam przyczynowo wynikowe, i czy będziesz korzystać ze spójników. No i jakich? Bo jeśli cały czas będziesz mówić and, 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 no to, no to nudna jest taka wypowiedź. Prawidłowa, ale dość taka podstawowa. A wiadomo, że warto się cały czas rozwijać, również jeśli chodzi o spójniki. Lektor sprawdzi też płynność Twojej wypowiedzi i logikę. I tutaj, tak naprawdę, polecałbym Ci po prostu mówić wolniej i dobrze przygotować się do tego, co możesz ewentualnie usłyszeć, żeby nie robić długich pauz, żeby nie przerywać wszystkiego, mm, a, bo to bardzo słychać. I humaniści na to naprawdę zwracają uwagę, a dzięki temu też, że będziesz mówić wolniej, to łatwiej będzie Ci powiązać fakty. Tak, żeby rozmówca mógł za tobą nadążyć. To też jest bardzo ważna kompetencja językowa, no bo wiadomo, w mówieniu w języku obcym chodzi o to, żeby doszło do komunikacji. A jeśli powiemy coś totalnie bez ładu i bez składu, no to tej komunikacji nie będzie albo będzie zaburzona. Lektor zwróci też uwagę na twoją wymowę. No to jest oczywiste, bo jakby to usłyszy od razu. Tylko uwaga, on będzie oceniać poprawność twojej wymowy. Mówiliśmy o tym na samym początku. Nie trzeba mówić jak Brytyjczyk, żeby mówić poprawnie. Zobaczy, czy nie ma takich głosek, czy dźwięków, które na przykład bardzo często mylisz, albo czy ten akcent, który masz, nieważne czy to jest brytyjski, czy lekko polski, wszystko jedno, ale zobaczy, czy ten akcent nie wpływa na zrozumienie tego tekstu. Jeśli chodzi o sam akcent, w sensie czy on jest amerykański, czy jest piękny, czy jest jak native speaker, to zależy od lektora. Na pewno taki naturalny działa na Twoją korzyść, ale jeśli nie potrafisz skopiować takiego akcentu native speakera, to nie musisz, spokojnie. Lektorzy doskonale wiedzą, że nie trzeba mówić jak Brytyjczyk, żeby być zrozumianym. No i oczywiście sprawdzą też gramatykę. Gramatyka nie jest niezbędna w komunikacji takiej prostej. Ale przy złożonej komunikacji czy komunikacji wewnętrznej, a nie mówiąc już o jakichś ustaleniach czy uzgodnieniach pomiędzy partnerami biznesowymi, no to zaczyna być ważna. Dlatego lektor sprawdzi, czy opanowałeś wszystkie te zagadnienia, które składają się na kompetencje na danym poziomie. Tam B1, B2, C1, C2. Te wszystkie zagadnienia gramatyczne omówimy sobie pod koniec tego całego rozdziału, żebyś wiedział. Co powinieneś na przykład powtórzyć, żeby na ten poziom wyżej powiedzmy się wbić? No dobra, to na pierwszy ogień rzucamy sobie słownictwo. Do usłyszenia. Hi, witaj w kolejnej lekcji. Ten cykl kilku następnych lekcji nazwałem Zaszpanuj, bo chodzi mi o to, żebyś zrozumiał, w jaki sposób możesz spełnić te wymagania. Lektora, z którym możesz rozmawiać, a który ma sprawdzić Twój poziom języka angielskiego. Podpowiem Ci, jak rozwijać te umiejętności czy kompetencje językowe, czego unikać, i omówimy sobie kilka przykładów. Na początku słownictwo. Ważne, żebyś pokazał, że znasz terminy z branży. Nawet jeśli lektor wynajęty przez Twojego rekrutera, jakby nie siedzi w tej branży, to na pewno zwróci uwagę, że będziesz używać na przykład terminów dotyczących programowania, marketingu, wzornictwa czy obsługi klienta. I tutaj dobrze jest rzucić nie wiem dwoma czy trzema, żeby pokazać, że to jest nasz świat. Pewnie wiesz, że znajomość tych terminów tak naprawdę umożliwia Ci swobodną komunikację z pozostałymi ludźmi z branży. No, wystarczy wejść do pierwszego, lepszego korpo, żeby usłyszeć, że oni tam mówią zupełnie innym językiem. Po drugie, polecałbym ci czytać blogi z twojej branży, żebyś zobaczył, w jaki sposób ci ludzie, ci, powiedzmy, eksperci, czy ludzie, którzy po prostu siedzą w tym, jak mówią, jakich wyrażeń używają, czy używają jakichś konkretnych terminów, na przykład na jakieś zjawiska czy programy. To po raz kolejny podkreśli, że potrafiłbyś komunikować się z tymi ludźmi w normalnym, zawodowym środowisku. Staraj się unikać tego typu zdań. Oczywiście to jest wyjątkowo przerysowane. Dodawanie takich wstawek jak like, albo you know, jest bardzo kolokwialne i oczywiście na ulicy, jeśli pytasz o drogę albo idziesz z kimś na drinka, to mów, jak chcesz. Ważne, żeby ta komunikacja była. Dobra, natomiast tutaj mamy sytuację zawodową, no i jeszcze chcemy temu lektorowi pokazać, że ten nasz angielski no, jest całkiem spoko. Więc unikaj takich konstrukcji typu she was like, you know, like, um, uh, cool, you know. Zachowaj to na inną okazję. No, ale też nie przesadzaj w drugą stronę, bo bardzo wiele osób uważa, że jeśli w plecie jakieś... Bardzo mądre wyrażenie, jakieś zapożyczenie najlepiej z greki albo z łaciny, no to w ogóle angaż mają już zapewniony. Też niekoniecznie, bo lektorzy wiedzą, że nikt tak nie mówi. I jeśli ktoś tak powie, szczególnie z poziomu na przykład B, no to wiadomo, że się tego wyrył na pamięć i chce zaszpanować. A trzeba szpanować tak, żeby nie wiedzieli, że szpanujemy. Jest takie na przykład wyrażenie a plethora of something, i to jest zapożyczenie, którego używa się na przykład w pracach naukowych, żeby pokazać ten swój poziom. Ale raczej używamy a lot of money i tak dalej, i tak dalej. Więc zachowaj zdrową równowagę pomiędzy Patosem a kolokwializmami. O tym już wspominałem nie raz. Eee, eee, um, nie. Sporo ludzi ma z tym problem. Ale są dwa proste ćwiczenia, które pomagają nam ograniczyć te takie y właśnie. Po pierwsze, mów wolniej, bo bardzo często ciągniemy te e, y, u, dlatego że mówimy tak szybko, że nie wiemy, co powiedzieć dalej. Po drugie, i to już trzeba ćwiczyć, mów sobie głośno przed lustrem na jakiś zadany temat. Na przykład, dziś będę mówić o obrazach w muzeum. I staraj się mówić bez przygotowania. Podczas swojej prezentacji skup się na tym, że gdy nie masz co powiedzieć, milcz. Zamykaj usta i myśl o tym, co chcesz powiedzieć. Dużo bardziej elegancko jest, jeśli będziesz po prostu robił krótkie pauzy, takie jak na przykład ja teraz, a nie, że nagle powiesz, yy", bo to bardzo słychać, szczególnie. Jeśli te -y pojawiają się bardzo często, warto też pokazać lektorowi, że znamy synonimy, to znaczy, że nie używamy tylko takich banalnych, prostych określeń. Tu głównie chodzi mi o przymiotniki i o czasowniki. Zaraz sobie zobaczymy, o co mi chodzi. Na przykład, zamiast answer odpowiadać, możesz mówić reply albo respond. Te czasowniki jeszcze nie są aż tak bardzo patetyczne, żeby nie móc ich używać, a są bardzo ładne. Zamiast bad możemy powiedzieć harmful, wrong, inappropriate, unsuitable, improper. Oczywiście tutaj też trzeba uważać, bo te takie ogólne wyrażenia typu bad, answer czy beautiful mają dużo szersze znaczenie niż te moje propozycje w nawiasach. To znaczy. Nie zawsze możemy powiedzieć, że coś jest bad, czyli że jest harmful, czyli szkodliwe, prawda? Więc powinieneś na początku nauczyć się dobrze znaczeń tych wszystkich synonimów i dowiedzieć się, w jakim kontekście można ich użyć, a potem podmieniaj, ile dusza zapragnie. Dzięki temu twoja wypowiedź będzie ciekawsza, to po pierwsze. Po drugie, bardziej zaawansowana, ale po trzecie, lepiej też wyrazisz to, co chcesz powiedzieć. Bo gdybyś mówił, że to jest złe, to jest złe i to jest złe, no wspaniale. Ale jeśli powiesz, że coś jest szkodliwe i niewłaściwe, no to zupełnie ma inny wydźwięk, prawda? No i beautiful może być pleasing albo delicate. Begin, zaczynać, możemy podmienić na launch, szczególnie jeśli chodzi o jakieś projekty, czy commence. Tutaj to się bardzo przydaje przy wszelkiego rodzaju rozmowach, negocjacjach. Big. Piękny przymiotnik, ale dość popularny, a może być przecież huge, vast czy broad. Zamiast decide, który jest bardzo często używanym czasownikiem w korporacjach, mówmy determine albo resolve, a zamiast samo do, execute albo carry out. Tutaj też carry out, szczególnie przy projektach albo badaniach. Explain Możemy zamienić na clarify czy interpret. Tutaj to interpret pomaga nam się bardzo zdystansować do takiego powiedzmy protekcjonalnego znaczenia tego explain, bo spójrz na różnicę. Zaraz Wam to wyjaśnię, a przedstawiam Wam moją interpretację. Wyjaśnienie sugeruje to, że nasz rozmówca nie rozumie o co chodzi, a interpretacja tylko dokłada. Nasze własne zdanie. Jest taka delikatniejsza. Get to czasownik, który ma chyba najwięcej znaczeń w języku angielskim ponad 50. Dlatego synonimy są tutaj bardzo potrzebne, ale trzeba uważać, bo mamy aż ponad 50 kontekstów, w których możemy użyć tego get. A zamiast niego możemy powiedzieć acquire, obtain, earn, win, procure. Gain. Oczywiście tych czasowników jest setka więcej, natomiast tu są takie, które są w miarę potrzebne, na pewno są w miarę uniwersalne i na poziomie B powinieneś je już poznać. Podobnie zresztą z have, który jest bardzo uniwersalnym czasownikiem, ale można powiedzieć possess, own czy hold. Ja tu nie będę za bardzo wnikać w różnicę pomiędzy byciem właścicielem a byciem posiadaczem, ale jakiś prawnik na pewno chętnie nam wszystko wyjaśni. IDEA możemy zastąpić słówkiem THOUGHT, CONCEPT czy VIEW, a MAKE, które jest takie, no, popularne, możemy spokojnie podmienić na CONSTRUCT, CREATE, COMPOSE czy DEVELOP. No i wreszcie jeśli coś jest RIGHT, w sensie prawidłowe, a nie z prawej strony, to może być też factual albo true. A show jako przedstawiać możemy zastąpić exhibit, display czy demonstrate. Oczywiście nie musisz używać nagle wszystkich tych synonimów. Ważne, żebyś wybrał wyrazy, które pasują do Twojego języka. Każdy z nas ma swój własny język i używa wyrazów, które lubi. Ja na przykład po polsku nienawidzę słówka pieniążki i nie użyję go nawet na torturach, więc jeśli na przykład uważasz, że lounge jest głupie, no to go nie używaj. Jeśli chcesz się dowiedzieć na przykład, jakie synonimy ma dany wyraz, no to wpisz sobie po prostu słówko i synonim po angielsku i w tym momencie wyskoczy ci naprawdę sporo angielsko-angielskich słowników, które pokażą ci nie tylko te synonimy, ale też kontekst, w których możesz je wykorzystać. Są mega przydatne i bardzo polecam właśnie korzystanie ze słowników jednojęzycznych. Chodzi mi o takie słowniki, gdzie słówko angielskie jest wyjaśniane po angielsku. Na pewnym etapie nauki warto się w ogóle na nie przerzucić. Nie znaczy to, żebyś nie korzystał ze słowników polsko-angielskich, bo niektóre rzeczy po prostu łatwiej jest wyjaśnić, szczególnie albo takie bardzo ogólne, albo bardzo specjalistyczne. No bo jakbyś inaczej wyjaśnił have niż mieć? to dużo łatwiej wyjaśnić w ten sposób No dobra ale spójrzmy sobie na przykłady Mamy tutaj takie zdanie które jest poprawne I answer the email very fast so I think I showed big engagement in the project I teraz zobaczmy jak można by je trochę odpicować Tutaj od razu zaznaczę Ja trochę przesadzam Chcę Ci tylko pokazać, jak to może brzmieć. Wystarczy, że zamienisz jedną czy dwie rzeczy, a już będzie o niebo lepiej. I believe that by replying rather promptly, I demonstrated my sincere engagement in the project. Ładnie, nie? Po pierwsze, zamiast I think mamy I believe, które oczywiście nieco różni się znaczeniem, ale też ładnie brzmi. Zamiast answer mamy reply. Zamiast fast mamy promptly. Które znaczy dokładnie to samo. Szybko. I showed. Zmieniliśmy na I demonstrated. I big engagement. No, duże zaangażowanie. No, świetnie, ale sincere, szczere zaangażowanie jest dużo bardziej precyzyjne, prawda? Zobaczmy teraz drugi przykład. I can speak English and a little bit Spanish. And I can do some programming in C Sharp. And I also can use Slack. No i spoko. Wymieniliśmy nasze umiejętności. Pamiętaliśmy, że jest to C Sharp, a nie C hashtag. A teraz zobaczmy, jak to można trochę odświeżyć i nieco dopełnić znaczeniowo. I can freely communicate in English. And I've been learning Spanish for five years already. I also have basic knowledge of programming in C-sharp and a good understanding of Slack. Tutaj nie rezygnowaliśmy z tych wszystkich and, no bo podajemy dużo rzeczy tak naprawdę, ale warto to podzielić na dwa zdania. Na początku języki, a potem inne kompetencje. W tym przypadku takie bardziej software'owe. I can speak... No spoko, ale communicate po pierwsze trudniejsze słówko, po drugie mniej ogólne, a po trzecie, communicate to jest słowo uwielbiane przez rekruterów. Dlatego warto go używać, a freely tutaj możesz powiedzieć też fluently, chodzi o to, że bez problemu. A little bit jest mało konkretne, jeśli chodzi o Twoją jakąkolwiek umiejętność. Tutaj warto ją sprecyzować. Uczę się hiszpańskiego od 5 lat. To daje dobre zrozumienie Twojej umiejętności. A little bit Spanish to też brzmi nieco negatywnie. Chwalmy się tym, co dobre, a nie tym, czego mamy mało. I tutaj następny synonim na I can. To have basic knowledge and good understanding. Czyli mam podstawową wiedzę w zakresie i no, zrozumienie, tak? Generalnie znaczy to to samo, że mam. Podstawową wiedzę w jakimś tam zakresie, tylko żeby nie powtarzać, daliśmy basic knowledge, good understanding. Oczywiście, good będzie tu lepsze niż basic. Mam nadzieję, że teraz rozumiesz, o co mi chodzi, żeby skupić się na słownictwie. Staraj się używać szerokiej gamy słów, bo nie będziesz miał dużo czasu, żeby zaszpanować temu lektorowi. On zazwyczaj zada ci 3, 5, może 10 pytań. Ta rozmowa potrwa 15 minut. I w te 15 minut powinieneś wcisnąć jak najwięcej tej swojej wiedzy językowej. Dlatego przygotuj sobie na przykład listę fajnych słów, które są przydatne i które będziesz mógł wykorzystać w rozmowie z tym lektorem. Wypisz sobie spójniki, które są trochę bardziej zaawansowane niż and, or, so. I pamiętaj i będę to powtarzać jak mantrę. Mów wolniej i panuj nad oddechem. A my. Spotkamy się za chwilę w następnej lekcji. Do usłyszenia! Hi! Witaj w kolejnej lekcji. W następnej części tego naszego minicyklu Zaszpanuj. Teraz zajmiemy się strukturą Twoich wypowiedzi i odpowiedzi na pytania. Często mówi się, że każda wypowiedź powinna mieć wstęp, rozwinięcie i zakończenie. No i na tym... Jakby kończy się całe wyjaśnienie, nikt nie mówi dlaczego. Generalnie chodzi o to, że gdy mówimy o jakimś szczególnie nowym temacie, to warto jest go wprowadzić, potem dodać kilka szczegółów, czyli rozwinąć, a na koniec przedstawić jakąś konkluzję, podsumowanie, zakończyć go. I w tym momencie mamy pełną całość, od początku do końca. Po angielsku możesz. Dodatkowo nadać strukturę tym swoim wypowiedziom, jakby zaznaczać teraz będzie wstęp, a potem dobra, teraz będzie rozwinięcie. No ale możesz to zrobić oczywiście w bardziej subtelny sposób, używając na przykład tych wyrażeń. First, initially, at first, firstly, at the beginning. I tych wszystkich wyrażeń możesz używać jako na początku, najsampierw, no co w sumie chyba nie jest poprawne po polsku. Chodzi o to, że w ten sposób wprowadzasz wstęp. Kolejne argumenty, czy kolejne myśli możesz wprowadzać mówiąc then, czyli następnie, secondly, po drugie, next, też następnie, a nawet in consequence, chociaż tego możesz też używać jako zakończenia. A skoro o zakończeniach mówimy, to tu przydadzą Ci się as a result, żeby pokazać jak Twoje akcje na coś wpłynęły, jak... Dokonały jakiejś zmiany. Eventually, które jest bardzo niebezpiecznym słówkiem, bo sporo Polaków myśli, że eventually znaczy ewentualnie, a no nie znaczy. Eventually znaczy coś na zasadzie koniec końców. Końcowo coś się wydarzyło. Więc tu jest ten taki false friend, uważaj. No i wreszcie finally, czy in the end. Ważne też, żeby zdania pojedyncze łączyć w złożone, tylko też nie przesadzaj. Dwa zdania pojedyncze, trzy, połącz w jedno i będzie cacy. A łącz je oczywiście spójnikami, takimi jak and, i, moreover, co więcej, as well as, oraz if, jeśli, for instance, to samo za for example, such as, taki jak, but, ale, However, jednakże on the one hand and on the other hand, czyli z jednej strony, z drugiej strony, although, chociaż, though, też chociaż, as long as, tak długo jak albo dopóki w niektórych kontekstach, or lub so, więc until, dopóki. Ale mamy też specjalne spójniki złożone, takie trochę dłuższe. No, może nie są dłuższe niż on the one hand, on the other hand. Ale są dłuższe niż AND i OR. I które pokazują, jak bardzo zaawansowany mamy język. Więc warto się z nimi zapoznać. Pierwszą parą naszych spójników złożonych będzie either or. Możesz to też przeczytać jako either or. Tak jak w tym przykładzie. I can either visit them on site o set up a video call. Czyli albo mogę spotkać się z nimi na miejscu, albo zorganizować konferencję. Czyli jedno albo drugie. A skoro mamy albo jedno, albo drugie, to jeszcze poznajmy, jak jest ani to, ani tamto. Tutaj będziemy mieli neither, nor. Albo neither, nor. Zależy od tego, jaką wymowę wolisz. You have neither provided me with feedback nor have you offered any help during the whole process itself. Co znaczy, ani nie otrzymałem od Ciebie informacji zwrotnej, ani nie pomogłeś podczas samego procesu. A skoro mamy albo-albo, to poznajmy jeszcze both and. I can both manage the project and design the logo. Mogę zarówno zarządzać projektem, czy tam kierować, jak i zaprojektować logo. Te trzy spójniki złożone są świetną alternatywą dla AND, bo pokazują nasz poziom, pokazują, że ogarniamy ten temat, że potrafimy budować zdania złożone, no i że wyszliśmy trochę ponad poziom takich najprostszych wyrażeń po angielsku. No ale mamy jeszcze dwa zestawy, które chcę teraz omówić. Pierwszy to not only, but also. To also jest opcjonalne, możesz powiedzieć po prostu not only, but. Na przykład Not only can I speak English, but I'm also fluent in Czech. Nie tylko znam angielski, ale i mówię płynnie po czesku. Nie mówię, to taki przykład jest. Przyda nam się to szczególnie, jeśli chcemy podkreślić, że potrafimy coś ekstra, że nie tylko to potrafię, co o mnie wiesz, ale Mam jeszcze kilka asów w rękawie. I jeszcze jeden zestaw although albo even though. Znaczenie jest prawie to samo. Jedno jest nieco mocniejsze od drugiego, ale to jest taka bardzo delikatna różnica. Tak jak w tym przykładzie: although I felt I made a good first impression, they haven't replied to me in ages. Pomimo, że myślałem, że zrobiłem dobre pierwsze wrażenie, to od wieków się do mnie nie odzywają. No i tak bywa. Też to although, even though pomogą ci zbudować ciekawsze zdania, jeśli chodzi o konstrukcję. Powiem tak: nawet jeśli ty jako użytkownik języka, jakby nie wyczuwasz, co jest ciekawszą konstrukcją, albo co jest lepsze stylistycznie, to wierz mi, że lektor bardzo na to zwraca uwagę, więc warto trochę spojrzeć na swój język jego oczami, żeby zrozumieć, gdzie można jeszcze nieco popracować. Spójrzmy na to, jak można ubarwić takie dwa poprawne, ale dość proste zdania. I was responsible for internal communication marketing. And... I also was responsible for preparing Facebook posts and pictures for Instagram. Poprawne, jak najbardziej, wiemy o co ho, ale spójrzmy jak to można podrasować. I was responsible for internal communication within our company as well as general marketing. For instance, I was tasked with creating content for both Facebook and Instagram. Mamy tutaj as well as zamiast AND i for instance, bo tak naprawdę oba te punkty są nieco powiązane. No i oczywiście both, czyli zarówno na Facebooka i Instagrama. Tutaj szczególnie chcieliśmy uniknąć tego powtórzenia I was responsible for, and I was also responsible for, no bo to tak trochę nudna w brzmi. I drugi przykład. I helped with budgeting and planning. The event was very successful, my skills helped a lot. No I znowu, poprawne. Ale zobaczmy co tu można podmienić. Because of my particular skill set, I was placed on the budgeting team, however I was also responsible for planning. The event was a huge success, resulting in a 5% increase in sales. Tutaj trochę też dopisaliśmy, zaraz Ci powiem dlaczego. Warto zawsze podkreślać, dlaczego nas umieścili w danym zespole. Tutaj chodziło o nasz konkretny zestaw umiejętności. Oczywiście można go podkreślić, wymienić tak dalej. Potem dokładamy, że to nie był tylko zespół odpowiedzialny za budżetowanie, ale byłem też odpowiedzialny za planowanie. Więc tutaj coraz bardziej budujemy ten nasz superwizerunek. I zawsze, kiedy mówimy o sukcesie, czy zmianie, czy czymkolwiek. Co było rezultatem naszych działań, warto przedstawić wymierne dane. Bo to, że coś było fajne i było sukcesem, no świetnie, ale jakim? Tutaj podkreślamy, że jest to 5% wzrost w sprzedaży. I jeszcze chciałem zwrócić uwagę Ci na jedną rzecz, skoro już jesteśmy przy tym temacie. Po polsku mówimy, że organizujemy eventy. I sporo Polaków tę wymowę event. Przerzuca na angielski. I organize events. Po angielsku czytamy to jako event. Event. I organize events. Szczególnie jeśli pracujesz w branży, no, fenomen-eventowej, to zwróć na to uwagę, gdy komunikujesz się z anglojęzycznym partnerem. No dobra, ale porozmawialiśmy już sobie o strukturze. Czas na logikę. Do usłyszenia! Hi! Witaj w kolejnej lekcji! Teraz zajmiemy się kwestią logiki w tej naszej miniserii Zaszpanuj. Tutaj tak naprawdę nie będzie dużo wiedzy językowej jako takiej, nie poznamy za dużo angielskiego, ale podpowiem Ci, jak brzmieć lepiej i jak budować swoje wypowiedzi w taki sposób, żeby nasi rozmówcy od razu nas zrozumieli, żeby nie było żadnych dopytywań, żeby nie było nadinterpretacji czy po prostu braku komunikacji, nieporozumień. Po pierwsze i bardzo trudno jest się tego wyzbyć, unikaj skrótów myślowych. Powiedzmy, że masz jakiś plan. No, dajmy na to projekt. I ty myślałeś o tym projekcie, przeanalizowałeś go sobie od początku do końca. Więc dla ciebie niektóre rzeczy są oczywiste, ale pamiętaj, że gdy opowiadasz o tym projekcie komuś, kto nie ma o nim zielonego pojęcia, to musisz ten cały tok myślenia, tę całą metodykę przedstawić. Dlaczego coś się stało? Jak to zaplanowałeś? Jakich metod użyłeś? Kogo poprosiłeś o pomoc? Skąd te liczby? A dlaczego nie inaczej? Bardzo często wpadamy w coś takiego, że chcemy szybko przekazać ten pomysł i szybko uzyskać decyzję. Przez to zdarza nam się, że opuszczamy kilka istotnych szczegółów. Uważaj na to. Po drugie, wiem, że podkreślam to wielokrotnie: mówisz zdecydowanie szybciej niż ci się wydaje. I tutaj nie chodzi tylko o to, że nagle zjadamy jakieś literki, czy zamiast proszę mówimy prosz. Zamiast 80, 80, chodzi tu o to, że może nam się to wszystko zlać w taką jedną masę, i nasz rozmówca może czegoś po prostu nie usłyszeć albo nie zrozumieć. Szczególnie jeśli rozmawiasz po angielsku z kimś, kto nie jest native speakerem, i on się może nie domyślić, o co ci chodziło. Więc pamiętaj: nie śpiesz się, oddychaj. A kropki i przecinki są po to, żebyś mógł odetchnąć, a nie po to, żeby blokować twój wspaniały pomysł. Wypowiadaj się przyczynowo-skutkowo, to tak naprawdę zahacza o ten punkt pierwszy, o skróty myślowe. Pamiętaj, że każdy pomysł warto wprowadzić, rozwinąć i zakończyć. Tutaj też ta struktura nam wchodzi. Żeby osoba mogła budować sobie ten obraz naszego projektu czy naszej osoby, nawet, w sposób poukładany i logiczny. Bo jeśli tylko przedstawisz swoje zamierzenia albo ustalenia końcowe, to nie zbudujesz tych fundamentów, które są bardzo ważne, jeśli omawiamy nowe projekty czy jakieś nowe pomysły. Zawsze warto wiedzieć, skąd się to wszystko wzięło i dlaczego nagle zacząłeś o tym myśleć, i dlaczego sądzisz, że to w ogóle ma szansę na powodzenie. A ostatnie punkty dotyczą tego, co powinieneś zawierać w tych swoich wypowiedziach. Argumenty, przykłady i dane. Bo to jest coś, co nie tylko zwiększa Twoją wiarygodność i, no, trochę wydłuża Twoją odpowiedź, dzięki czemu staje się bardziej kompletna, ale też pozwala Ci opowiadać o tym projekcie w sposób dużo bardziej obiektywny. No, bo nie oszukujmy się, bo to po prostu brzmi lepiej, jeśli powiesz, że. Zmiana, którą proponujesz, sprawi, że dział IT zwiększy efektywność swojej pracy o 10%. Sprawdziłeś to, jest to zgodne z badaniami rynku z ostatnich trzech lat. Niż gdy powiesz, słuchaj, mam taki super pomysł, IT będą pracować szybciej. Trust me, I'm an engineer. Spójrzmy sobie na przykład. On będzie trochę długi, ale ja uważam, że logiczne wypowiedzi czasami są trochę dłuższe. Dlatego chociażby, że muszą prowadzać. Wiele nowych informacji. To jest nasz przykład, taki, który chcemy podrasować: We chose the better option and it was good. More clients supported the company, so we had more clients coming. Treść została przekazana. Wybraliśmy lepszą opcję i było OK. Było więcej klientów i było jeszcze więcej klientów. No, logika tu jednak trochę siada. Spójrzmy, jak to można powiedzieć inaczej. After analyzing both options, I decided to go with a second one. We thought it was better as it gave more freedom to the IT department and I wanted to spread their wings a little. Turned out it was a very good decision after all. We managed to build a more authentic relationship with our current clients and therefore we attracted over 400 new ones over the next five months. Czyli przeanalizowałem obie opcje, obie możliwości, i zadecydowałem, że wybierzemy tę drugą. Uznaliśmy, że jest lepsza, bo dawała więcej wolności działowi IT, a ja chciałem, no, żeby trochę rozwinęli skrzydła. Tutaj przedstawiamy nasz tok myślenia i argumenty. Okazało się, że była to świetna decyzja. Udało nam się stworzyć bardziej autentyczne relacje z naszymi obecnymi klientami, a co za tym idzie, Przyciągnęli się ponad 400 nowych w ciągu następnych 5 miesięcy. Dlatego nie śpiesz się, masz dużo czasu i będziesz w stanie każdy swój pomysł dokładnie opisać. I mów wolniej, będę to powtarzać przez cały ten kurs, chociaż bez przesady. No, ale skoro logikę wypowiedzi mamy już za sobą, to czas teraz na to, co wszyscy uwielbiamy. W następnej lekcji Zaszpanujemy gramatyką. Do usłyszenia. Hi, witaj w kolejnej lekcji. Jest to też ostatnia część tego naszego minicyklu zaszpanuj i tym razem zajmiemy się gramatyką. Tę część podzielę na dwie mniejsze części, bo tak jest fajnie, ale też dlatego żeby nas spokojnie omówić zagadnienia gramatyczne z poziomu B1 i B2, No bo trochę ich jest. Wybrałem akurat te poziomy B1, B2, bo właśnie te najczęściej są wymagane, jeśli chodzi o firmy. Pamiętaj, że oczywiście możesz bardzo dobrze się starać, ale porządnie wykwalifikowany lektor doskonale wie, co powinieneś umieć, i dobrze wie, jak to sprawdzić. Odpowiednie pytania wymuszają zastosowanie konkretnych form gramatycznych. Najprostszy przykład: no co planujesz zrobić w następnym roku? Tutaj lektor sprawdzi, czy użyjesz odpowiedniego czasu przyszłego i jak mówisz o swoich planach. Ważne, żebyś powtórzył sobie całą podstawę. Nie zajmie ci to dużo czasu. A naprawdę pozwoli zbudować solidne fundamenty dla ewentualnie kolejnych tematów z języka angielskiego. Może okaże się, że znasz już kilka tematów, które wykraczają poza te poziomy B, i spokojnie możesz zacząć kontynuowanie nauki języka angielskiego. Wiem, że sporo osób jest zaskoczona, że niektóre zagadnienia są na poziomie np. Na B2, a nie A2, albo nawet C1, a nie B1. No, ale zacznijmy. Co powinieneś wiedzieć na poziomie B1? Część tematów po prostu ci wymienię, bo już je omówiliśmy wcześniej, albo omówimy je w części trzeciej. Natomiast przy niektórych chciałbym się na chwilę zatrzymać, chociażby dlatego, że z doświadczenia wiem, że wielu Polaków uczących się języka angielskiego albo ma drobny problem z tym tematem, albo nie zna pewnych trików, które bardzo pomagają zrozumieć dane zagadnienie. Powinieneś na pewno potrafić konstruować przysłówki. Pamiętamy, dodajemy końcówkę ly do przymiotnika i to jest taka najbardziej standardowa zasada. Nice, nicely. Ale pamiętaj o wyjątkach. Na przykład hard to twardy, ciężki, ale hardly to nie jest twardo czy ciężko, ale prawie wcale. Tutaj przysłówkiem też będzie hard. Na przykład... I work hard, ciężko pracuję. Zdanie I hardly work jest również poprawne, ale znaczy prawie wcale nie pracuje, więc uważaj na takie kwiatki. Podobnie też będzie ze słówkiem fast, które znaczy szybki, szybka, szybkie, czyli przymiotnik, ale też szybko. He works fast. On pracuje szybko. Czasami też y będzie zamieniać się nam na i, na przykład steady, steadily, ready, readily, itd., tak itd. Tak Powinieneś wiedzieć, jak prawidłowo używać to i enough w kontekście zbyt, na przykład dużo, albo niewystarczająco. Tu pamiętaj szczególnie o tym, gdzie wstawiamy te słówka w zdaniu. Na przykład This computer is too big. This computer is not big enough. Pamiętaj, gdzie wstawiamy które z tych słówek. Następnym dość sporym zagadnieniem jest stopniowanie przymiotników. Jest to dość standardowa sprawa. Pamiętaj, że mamy trzy stopnie: równy, wyższy i najwyższy. Gdy chcemy stworzyć stopień wyższy, dodajemy er, tak jak strong, stronger, a najwyższy dodajemy the i końcówkę est. Strong. Stronger, the strongest. Pamiętaj, że przy dłuższych przymiotnikach będziemy stopniowali je opisowo. To znaczy Beautiful, More Beautiful, the Most Beautiful. Tak samo jak po polsku. Bardziej, najbardziej. Tutaj też musisz pamiętać o tych wszystkich zamianach liter, które występują. Na przykład, jak mamy big, bigger, to w słówku bigger będziemy mieli podwójne G. Na poziomie B1 powinieneś też znać question tags, które czasami są pomijane w nauce języka angielskiego, dlatego chciałbym je tutaj omówić, no, szczególnie że to jeden z moich ulubionych tematów. Question tag możesz zobaczyć w tych trzech przykładach, i to jest to wszystko, co jest po przecinku. You know them, don't you? They can't be hard, can they? Let's revise them, shall we? Te question tags na polski możemy w zasadzie w większości przypadków przetłumaczyć jako nieprawdaż, czyż nie? Tak jak w pierwszym przykładzie. Znasz ich, prawda? Znasz ich, czyż nie? Nie mogą być trudne, prawda, czyż nie? W ostatnim przykładzie to jest taki specjalny question tag. Powtórzmy je. Możemy? Tutaj zwróć uwagę na to, że jeśli zdanie jest twierdzące. To question tag będzie zawsze przeczący. I w drugą stronę. You know, don't you. They can't, can they. No i oczywiście musimy zwrócić uwagę na to, jaka jest osoba w tym naszym zdaniu głównym. You know, don't you. They can't, can they. Wiele osób tak naprawdę używa tych question tags, nawet nie wiedząc, że jest to oddzielne zagadnienie gramatyczne. Dlatego mam nadzieję, że teraz jesteś już tego świadom. Na poziomie B1 powinieneś znać wszystkie cztery kondyszynale. Zerowy, pierwszy, drugi i trzeci. Jeśli jesteś trochę bardziej zaawansowany w angielskim, to pewnie wiesz, że potem będzie można je jeszcze no, prawie dowolnie mieszać. Ale to już jest no, trochę high-levelowy angielski. Powtórzmy sobie kondyszynale, zobaczmy jak wyglądają, jak się je buduje i do czego się je stosuje. Conditional zero, czy tam zerowy, wygląda tak. If you heat water, it boils. Każdy conditional będzie składać się z dwóch zdań oddzielonych przecinkiem. Najczęściej będzie tutaj też słówko if, czyli jeśli, albo when, gdy. Może też być unless, które znaczy to samo co if not, czyli jeśli nie. Zdanie to oznacza, jeśli podgrzejesz wodę, zagotuje się. Kondycjonala zerowego użyjemy wtedy, kiedy to nasze jeśli sprawdza się w 100% przypadków. Na przykład opisujemy tym jakieś prawa natury, czy prawa fizyki, no bo tak, jest. Tutaj wtrącę się z jedną uwagą, którą zawsze lubię wtrącić. Tak wiem, że gdzieś tam na pewno istnieją jakieś warunki atmosferyczne, nie wiem, na plutonie, że jak się podgrzeje wodę, to ona może iść nie zagotuje. Natomiast... Gramatyka operuje w atmosferze ziemskiej. Podobnym zdaniem może być: If you don't eat anything, you starve. Czyli jeśli nic nie zjesz, umrzesz z głodu. Wspominałem Ci, że tutaj mamy dwa zdania: przed przecinkiem i po przecinku. I tutaj każdy z nich jest w czasie present simple. If you heat, it boils. A to będziemy właśnie zmieniać w innych kondycjonalach. Kondyszynal pierwszy. If you don't prepare, you will fail the interview. Jeśli się nie przygotujesz, dasz plamę na rozmowie kwalifikacyjnej. Tutaj, w tym zdaniu przed przecinkiem, też mamy present simple, prawda? If you don't prepare. Ale po przecinku mamy już future simple, czyli will. You will fail. Pierwszego kondyszynala używamy wtedy, kiedy mówimy o przyszłości. Jeśli teraz się nie przygotujesz, no, to dasz plamę w przyszłości, ale, no wiadomo, przyszłość jest taka, że ciężko ją przewidzieć. Dlatego pierwszy kondycjonal używamy też wtedy, kiedy ta przyszłość jest niepewna, bo nawet jeśli się nie przygotujesz, no to może przyfarcisz i jednak zaliczysz sukces, a nie wpadkę. Potem mamy drugi kondycjonal, który najczęściej jest na tym poziomie używany do tego, żeby dawać komuś rady. If I were you, I would revise conditionals. Gdybym był tobą, powtórzyłbym conditionale. Zdanie przed przecinkiem mamy w czasie past simple, prawda? I were. Zaraz, zaraz. Jak to I were? Dlaczego nie I was? No właśnie. Zazwyczaj podczas lekcji angielskiego tłumaczy się to w ten sposób, że bo tak. I Oczywiście istnieje gramatyczne wyjaśnienie, dlaczego tutaj jest I were, a nie I was, natomiast jest to bardzo zaawansowany temat gramatyczny. Dlatego na razie przyjmij po prostu taką zasadę, że gdy mamy conditional drugi, to mamy if I were you, mimo że jest to dość dziwne. Natomiast to zdanie po przecinku mamy z użyciem would. I would revise. Powtórzyłbym. Kondysynale. Czyli tutaj mówimy sobie o teraźniejszości, tak? Gdybym był tobą, no to bym powtórzył. I warto zwrócić uwagę na to, że jest to dość nierealne, no bo nie jestem tobą i nie będę, prawda? Dlatego sobie gdybamy na temat teraźniejszości, coś na zasadzie, gdyby ciocia miała wąsy. Natomiast trzeci kondysynal jest już trochę bardziej złożony, no i dłuższy. Mamy tu taki przykład. If she had prepared more. She would have landed the job. Gdyby się lepiej przygotowała, to zdobyłaby tę pracę. To land the job, czyli jakby wylądować pracę, to znaczy ją po prostu zdobyć. Tutaj, gdybamy, jeśli chodzi o przeszłość. No, gdyby to zrobiła, to w ogóle byłoby 100 razy lepiej, ale nie zrobiła, więc nie jest lepiej. Mamy taki wydźwięk trochę żalu, smutku. Gdyby się przygotowała w przeszłości lepiej. To udałoby jej się w przeszłości zdobyć tę pracę. Zdanie przed przecinkiem jest w czasie past, perfect. If she had prepared, prawda? Natomiast zdanie po przecinku would have landed. Czyli mamy would, a potem taki present perfect, prawda? She would have landed. Tutaj, jeśli chodzi o temat kondyszynali, to na tym poziomie najbardziej przyda ci się kondyszynal drugi, bo często dajemy rady. Tak samo często w pytaniach od rekrutera usłyszymy, co poradziłbyś osobie, która ma taki a taki problem. Co poradziłbyś w tej chwili komuś, kto boryka się z tym i z tym. Więc szczególnie zapamiętaj sobie tę konstrukcję, if I were, no i możemy być kimkolwiek. If I were her, if I were him, gdybym był nią, nim. Kolejnym punktem, który musisz znać na poziomie B1, są spójniki. Oczywiście nie wszystkie, które tylko istnieją, ale my naprawdę ogromną część omówiliśmy, gdy próbowaliśmy przyszpanować strukturę. Pamiętasz, żeby zbudować te fajne, złożone zdania? Więc wystarczy, że cofniesz się o parę lekcji i powtórkę masz z głowy. Kolejnym punktem, który musisz opanować, są dodatkowe takie jakby specjalne znaczenia czasowników modalnych bo modalne oczywiście znasz I can swim, you must go i tak dalej. Tak jak tutaj. She can't swim. Ona nie potrafi pływać. Ale this can't be her. No to nie będzie, to nie potrafi być nią, tylko to nie może być ona, prawda? Na szczęście dla Polaków to jakby zjawisko że czasowniki modalne mogą mieć kilka znaczeń, kilka jakby odcieni, jest jak najbardziej naturalne. No bo po polsku przecież też mówimy musiał o tym zapomnieć. To nie znaczy, że kazano mu o tym zapomnieć prawdopodobnie o tym zapomniał, prawda? No i na szczęście po angielsku jest bardzo podobnie. Tak jak tutaj I must resist czyli muszę się oprzeć na przykład tej pokusie, a He must have forgotten about it, to znaczy musiał o tym zapomnieć. Oczywiście, każdy poziom gramatyczny to znajomość konkretnych czasów. Na poziomie B1 powinieneś znać: Present Simple, Past Simple, Present Continuous, Past Continuous, Present Perfect, Future Simple, Future Continuous, Past Perfect i Present Perfect Continuous. Sporo tego, prawda? Natomiast, jak pewnie wiesz, jesteś już spokojnie w połowie drogi. No, tych czasów też nie jest aż tak dużo. 16. Szybko zatrzymam się przy Present Perfect, bo on jest niesławnie trudny dla Polaków. No, chociażby dlatego, że my czegoś takiego nie mamy i ciężko jest nam to przełożyć tak czysto teoretycznie, kiedy my to właściwie mamy stosować. Problem jest taki, że Present Perfect. Jest czasem, który bardzo mocno zależy od kontekstu. A my w szkołach czy w podręcznikach uczymy się go na takich pojedynczych zdaniach, no właśnie wyjętych z kontekstu. Dlatego czasami to jest takie nielogiczne, że dlaczego tu jest I went, a tutaj I have gone? Generalnie jest taki trik, który mówi, że jeśli w zdaniu nie ma powiedziane, kiedy coś zostało wykonane, na przykład yesterday. Two days ago in 1993, last Tuesday, to w 90% przypadków możesz użyć Present Perfect. Czyli nie masz daty, możesz użyć Present Perfect. Masz datę, używaj Past Simple. Drugą sprawą jest ten kontekst, czyli jeśli coś na przykład zaczęło się w przeszłości, ale cały czas trwa, na przykład: I have worked with John since 1938 pracuje z Johnem od 1938 roku zresztą zwróć uwagę na to że po polsku też powiemy pracuję z Johnem od 1938 czyli zacząłem pracować w przeszłości ale pracuję z nim nadal jeśli bym nie pracował to powiedziałbym na przykład i worked with John Between 1940 and 1945. Pracowałem z Johnem od 1940 do 1945, ale już nie pracuję. Dlatego past simple. Było, minęło, pozamiatane. Czasu present perfect użyjemy też w połączeniu z pewnymi specjalnymi słówkami, takimi jakby markerami. Jeśli w zdaniu jest yet, to prawdopodobnie możesz spokojnie użyć Present Perfect. Na przykład I haven't done it yet. Jeszcze tego nie zrobiłem. Just właśnie. Na przykład He's just left. On właśnie wyszedł. Already, czyli już w sensie do tej pory. I've already finished my job. Już skończyłem pracę. Since od jakiegoś punktu w czasie, na przykład tak jak z tym Johnem. I have worked with John since 1938, czy for przez, przez jakiś okres. Na przykład I have worked with John for 80 years. Pracuję z Johnem od 80 lat. Mam nadzieję, że teraz Present Perfect nieco się rozjaśnił, szczególnie jeśli znasz ten drobny trick z tym, kiedy go stosować. A teraz jeszcze powiedzmy sobie trochę o past perfect, bo on też jest uzależniony od kontekstu. Gdy mamy past perfect, to zawsze mamy dwie czynności w przeszłości. Jedna wydarzyła się później, druga wcześniej, i chcemy to podkreślić. Bo na przykład, jeśli chcesz powiedzieć, wstałem, zjadłem śniadanie i wyszedłem do pracy, no to podkreślenie tej chronologii nie jest jakoś super ważne. Ale jeśli chcesz na przykład powiedzieć, Before I entered the room, the meeting had already finished. Czyli zanim wszedłem do pokoju, spotkanie już się skończyło, to warto to podkreślić. No i co? Mamy dwa wydarzenia. Ustalamy sobie, które było później, a które było wcześniej. I to, które wydarzyło się jako pierwsze, wpisujemy w past perfect. A to, które wydarzyło się później. Czyli bliżej teraźniejszości, zapisujemy w past simple. Tutaj takim naszym markerem może być na przykład before, który pokazuje przed czym coś się wydarzyło, albo after. Dlatego zawsze warto przeanalizować sobie zdanie i sprawdzić, czy nie ma tam takich podpowiedzi w postaci takich właśnie słówek, które bezpośrednio łączą się z konkretnym czasem, takich jak na przykład did. To będzie past simple, will. Czyli czas przyszły jakiś. Have i trzecia forma. Have spoken, have talked. Mamy present perfect. No dobra, ale zostawmy na razie te czasy, odetchnijmy nieco, bo to jeszcze nie wszystkie wymagania na poziom B1. Musisz się też zmierzyć z czasownikami frazowymi albo phrasal verbs. Różnie się to nazywa. Chodzi o takie czasowniki, które łączą się ze specjalnymi przyimkami przez co ich znaczenie się nieco zmienia. Na przykład take up to na przykład rozpocząć jakieś nowe hobby. Yesterday I took up fishing. Wczoraj rozpocząłem moje nowe hobby, którym jest wędkarstwo. Zająłem się wędkarstwem. Set up, czyli przygotować. Give up, poddać się. Turn in, czyli coś zwrócić, oddać. Look for. Szukać czegoś lub kogoś. Look into something. Czyli sprawdzić coś. Na przykład: Oh, oh, don't worry, I will look into that. Nie przejmuj się, sprawdzę to. Do without. Radzić sobie bez czegoś. Come across. Wpaść na kogoś. Spotkać przez przypadek. Oczywiście nie musisz znać wszystkich phrasal verbs, bo ich jest sporo. Wymagania podają, że musisz znać najważniejsze phrasal verbs. Co jest oczywiście bardzo subiektywne. Natomiast jeśli przejrzysz sobie listę tych phrasal verbs i wybierzesz 20, które są w miarę uniwersalne i które możesz wykorzystywać w codziennych rozmowach, to z powodzeniem wystarczy. Kolejnym problemem, znaczy się zagadnieniem, które powinieneś opanować na B1, jest strona bierna, passive voice, czyli mówienie o czymś w taki sposób, gdzie nie obchodzi nas kto coś zrobił, tylko co się stało, czyli pomijamy wykonawcę czynności, albo go po prostu nie znamy. Na przykład I was robbed. Okradziono mnie. No nie wiem kto mnie okradł, bo jakbym wiedział, to już by siedział w kiciu. Ta czynność bycia okradzionym jest tu najważniejsza. He is being interviewed. On jest na rozmowie kwalifikacyjnej, nie powiemy on jest rozmowany, tak? The houses were renovated. Domy zostały odrestaurowane. My computer has been stolen. Mój komputer ukradziono. Wróćmy do tego przykładu: I was robbed. W stronie czynnej to zdanie mogłoby brzmieć: Someone robbed me. To someone nic nam nie wnosi, no bo co z tego, że someone? Wiemy, że someone. Sami się nie okradliśmy. Dlatego możemy przesunąć siebie na początek, i, a potem zrobić z tego stronę bierną. Jest to czas przeszły, tak? Because someone robbed me. Dlatego i was. Ten sam czas, pamiętajmy o tym samym czasie. No i robbed, bo cały czas jesteśmy w przeszłości. Można powiedzieć: I was robbed by someone, czyli zostałem okradziony przez kogoś, ale to by someone tutaj zupełnie nic nie wnosi. Dlatego tego wykonawcę, szczególnie jeśli go nie znamy, możemy spokojnie wykreślić. No i na koniec temat, którego chyba nikt nie lubi czyli mowa zależna. Reported speech a mnóstwo osób jeszcze ją myli ze stroną bierną. Mowa zależna. Jest używana wtedy, kiedy mówimy, że ktoś coś powiedział. Na przykład. She said she saw him in the office. Ona powiedziała, że ona widziała go w biurze. Oczywiście normalnie byśmy powiedzieli. Ona powiedziała, że widziała go w biurze. They advised me not to ask any more questions. Poradzili mi, żebym nie zadawał więcej pytań. Mark said. There were going to be gifts for the participants. Mark powiedział, że na gości czekają prezenty. I teraz uważaj. Skupmy się na ostatnim zdaniu. Mark said, there are going to be gifts for the participants. Tutaj, co powiedział Mark? Mark powiedział, Hey, there are going to be gifts for the participants. There are. Going to be gifts for the participants. Natomiast w mowie zależnej cofamy się o jeden czas. Dlatego a czas teraźniejszy, przechodzi nam w where, czas przeszły. I podobnie czas przeszły przejdzie nam w czas zaprzeszły, czyli past perfect. A czas will, czyli przyszły, przejdzie nam w coś, co się pięknie nazywa future in the past. Czyli w would. Na przykład I will go, she said. Zmienimy to na She said she would go. Dlatego ja zawsze powtarzam, przejrzyj sobie jeszcze raz mowę zależną i stronę bierną, bo się kiczkają równo. W jednym cofamy się o jeden czas, w drugim nie. Warto znać jedno i drugie, bo mowa zależna nie występuje aż tak bardzo często. Natomiast jest przydatna, gdy chcemy coś zreferować czy przekazać. No i wtedy warto wiedzieć, że cofamy się o ten jeden czas. Na szczęście to wszystko, co musisz znać, jeśli chodzi o gramatykę, na poziomie B1. Jeśli czujesz, że jakiś temat, że tak powiem, ci nie leży jeszcze, to świetny moment, żeby sobie to powtórzyć, bo B1 zwykle jest tym takim minimalnym wymaganiem stawianym przez korporacje. Jeśli ktoś ma poziom B1, to spokojnie dogada się, jeśli chodzi o jakieś tematy wewnętrzne pomiędzy pracownikami. No dobra, B1 za nami, B2 przed nami. Do usłyszenia w następnej lekcji. Hi, witaj w kolejnej lekcji. Powiemy sobie w niej o tych zagadnieniach, które powinieneś znać, jeśli swój poziom angielskiego określasz jako B2. Oczywiście. Powinieneś też znać wszystko na poprzednich poziomach. I nie przejmuj się, zagadnień na poziomie B2 jest mniej niż na B1. Po pierwsze, czasy. Tutaj już musimy mieć opanowane wszystkie czasy przyszłe to znaczy Future Continuous, Future Perfect i Future Perfect Continuous. Future Continuous to ten czas, który brzmi: I will be going, I will be having my breakfast tomorrow at 5. I tak dalej, i tak dalej. Czym się różni od Future Simple? W dużym skrócie, traktuj to jako dokonany, niedokonany. Na przykład I will go, pójdę. I will be going, będę iść. Natomiast Future Perfect i Future Perfect Continuous dotyczą takich wydarzeń, które skończą się przed jakimś momentem w czasie w przyszłości to brzmi strasznie skomplikowanie ale na przykładach sobie wszystko omówimy wyobraź sobie takie zdanie do czwartku pomaluje ten dom dość takie normalne prawda czyli do czwartku to jest ten nasz punkt w czasie pomaluje dom czyli coś się stanie do jakiegoś momentu w przyszłości no i teraz jak to zbudować i will have painted this house by Thursday. I will, no bo future, have painted, no bo perfect, by Thursday, do czwartku. Od razu Ci powiem, że Future Perfect nie jest bardzo często używany, bo nadal nawet native speakerzy będą tu używać zwykłego czasu Future Simple. Natomiast Future Perfect Continuous to już w ogóle, no można powiedzieć, Biały Kruk. Bo tego czasu użyjemy, żeby wyrazić no, takie zdanie: Na przykład, w czerwcu minął dwa lata od kiedy zacząłem tu pracować. Mam nadzieję, że jeśli miałeś jakieś drobne problemy z jakby umiejscowieniem tych czasów, szczególnie perfekt w przyszłości, to teraz jest to nieco jaśniejsze. Pamiętasz, wspominałem, że kondycjonale będzie można mieszać. No i na poziomie B2 już je mieszamy. To znaczy, możemy połączyć kondycjonal trzeci z drugim w takim zdaniu. If I had checked the weather forecast, I wouldn't stand in pouring rain right now. Na początku Przyjrzyjmy się teorii, bo myślę, że dzięki temu łatwiej będzie nam zrozumieć, co i jak. Pamiętasz, że trzeci kondycjonal dotyczył przeszłości, prawda? A drugi teraźniejszości. No więc, jeśli pomieszamy trzeci z drugim, to znaczy, że gdyby coś się wydarzyło w przeszłości, bo trzeci kondycjonal, no to teraz, bo drugi kondycjonal, byłoby inaczej. Tak jak w tym zdaniu. Gdybym jakby był, sprawdził w przeszłości prognozę pogody, to teraz, w teraźniejszości, nie stałbym w ulewie. Mam nadzieję, że to jest w miarę jasne. To znaczy, gdybym sprawdził kiedyś, to bym nie stał teraz. I drugi przykład. If Mark had taken my advice, he would be still working here. Gdyby Mark posłuchał mojej rady w przeszłości, to wciąż by tu pracował teraz. Czyli znowu trzeci kondycjonal pomieszany z drugim. Tutaj mamy przykład, gdzie na początku jest trzeci kondycjonal, a potem drugi, prawda? No bo bardziej logiczne jest to, że przeszłość wpływa na teraźniejszość albo przyszłość. No, niestety, albo istety. Możemy też zacząć od drugiego kondyszynala, a skończyć na trzecim. Tutaj nie dawałem żadnych wielkich przykładów, bo tak naprawdę te zdania są bardzo specyficzne. Chodzi o to, że niekoniecznie teraźniejszość wpływa na przeszłość, ale takie nasze ogólne cechy, które są, można powiedzieć, uniwersalne kiedyś, teraz i w przyszłości, wpływały na jakąś sytuację w przeszłości. Na przykład gdybym mówił po francusku, pięć lat temu wyjechałbym do Francji. I to brzmiałoby coś na zasadzie If I spoke French, I would have gone to France five years ago. Ale czy tego się często używano nie, no bo nawet na czuja to brzmi dziwnie. Tu chodzi o to, jakby cała zasada tego drugiego kondysynala w tego typu zdaniach polega na tym, że opisujemy nasze cechy a cechy, czyli rzecz która się nie zmienia, bardzo często jest takim wyjątkiem gramatycznym. Na przykład nie możemy powiedzieć she is knowing french, że ona zna francuski, no bo ona nie zna go tylko w tej chwili, tylko ona go zna. She knows french. She is blonde, ona jest blondynką i tak dalej. To są cechy. Coś co jest albo niezmienne, albo coś co bardzo trudno zmienić. Dlatego tutaj ten drugi kondycjonal nam wchodzi, ale Powiem tak z doświadczenia, jeśli chodzi o mixed conditionals, naucz się szczególnie tego przypadku, gdy na początku jest trzeci, a potem drugi, no bo no, on jest taki bardziej logiczny, życiowy i częściej sprawdzany, bo, bo po prostu bardziej się przydaje w życiu. Może ujmę to w ten sposób. W sytuacji korporacyjnej, a nawet w tłumaczeniowej, nie zdarzyło mi się spotkać zdania, które zaczynałoby się kondycjonalem drugim, a kończyło trzecim. Zazwyczaj były to przykłady w podręcznikach do angielskiego. Ale idąc dalej, powinniśmy też poznać need. Pomyślisz sobie, no, need to potrzebować. Jedziemy dalej. No właśnie, no, oczywiście tak. Natomiast z need jest jeden mały problem. To znaczy, jak powiedzieć need, ale w przeszłości. Didn't need, tak? To wszyscy wiemy. Natomiast są tu dwie możliwości. I na poziomie B2, powinieneś znać tę różnicę You didn't need to bring your ID. Nie musiałeś, nie potrzebowałeś przynosić swojego dowodu osobistego. Ale można też powiedzieć you needn't have brought your ID. No i jakby czasy czasami, ok, widzimy, że jest tutaj have brought, czyli ten wchodzi nam. Perfekt, powiedzmy. Na górze mamy Didn't. Natomiast tutaj ta różnica nie wynika jako tako z samego czasu, ale ze znaczenia. Bo You needn't have brought nie przetłumaczymy jako nie trzeba było przynosić, tylko niepotrzebnie przyniosłeś. To znaczy, że nie było takiej potrzeby, ale ty i tak ją spełniłeś. Natomiast You didn't need to bring your ID nie zakłada, że zrobiłeś to. Coś jak You needn't have helped me niepotrzebnie mi pomogłeś. Na szczęście po polsku ta różnica też jest dość dobrze wyczuwalna. To znaczy, kiedy mówimy, że coś zostało niepotrzebnie wykonane, a kiedy mówimy, że coś nie musiało być wykonane i nie było wykonane, albo niekoniecznie było wykonane. Więc używając need, kiedy mówimy o przeszłości, zwróć uwagę na to, kiedy powiesz didn't need to do something, a kiedy powiesz needn't have done something. No i tutaj już mamy b2, więc. Powinieneś to kojarzyć. Już zbliżamy się do końcówki, bo teraz omówimy sobie zdania z wish. Czyli wish, czyli chcieć, by życzyć sobie. Tak jak we wish you a Merry Christmas. Zdania z wish mogą być o tyle problematyczne, że musimy się kopnąć o jeden czas wstecz. Na przykład I wish you were here to chciałbym, żebyś tu był teraz, mimo że mamy were, prawda? Czy znaczy po polsku średnio te różnice w ogóle widać, bo po polsku wchodzi nam tutaj tryb przypuszczający, który nie ma jako takiego czasu. Chciałbym, żebyś był w przeszłości, chciałbym, żebyś był teraz i chciałbym, żebyś był w przyszłości. To nie ma różnicy. Natomiast po angielsku pamiętaj, że jeśli mamy zdanie z wish, to potem użyjemy czasu o jeden wstecz, tak jak w drugim przykładzie. I wish we had more details about the project. Chciałbym, życzyłbym sobie, Żebyśmy mieli więcej szczegółów na temat projektu. Ja tu ci od razu podpowiem, że jeśli uczysz się zdań złyż, to nie musisz się ich uczyć tak zupełnie w izolacji. Bo tak naprawdę to jest drugi conditional, prawda? If I were you, if you were nicer, I wish you were. Prawda? Mówimy o takiej nierealnej sytuacji teraz. No bo if I were you, gdybym był Tobą, no nie jestem. Ale I wish you were here to samo, chciałbym, żebyś tu był, ale nie jesteś. Więc te zdania z wish, jakby gramatycznie, konstrukcyjnie, bardzo przypominają drugi conditional. Więc jeśli znasz drugi conditional, to możesz też odfajkować zdania z wish. I na koniec powiemy sobie jeszcze o funkcji would. Would na pewno znasz pod postacią, że jest to future in the past, czyli przyszłość w przeszłości. Co jest najgorszym terminem gramatycznym, jaki słyszałem ever, no ale trudno. Natomiast would można też użyć zamiast konstrukcji Used to, do wyrażania przyzwyczajeń jakichś zwyczajów, które my lub inni mieliśmy w przeszłości. Jest różnica pomiędzy Would a Used to, natomiast ona jest bardzo delikatna i kontekstowa, więc na razie się tym zupełnie nie przejmuj. Tak jak w tym przykładzie. My dad would always make us PBJ sandwiches for lunch. Mój tata zwykł nam robić e, kanapki z gemem i masłem orzechowym na lunch. PBJ to skrót od peanut butter and jelly. Peanut butter to masło orzechowe, jelly natomiast, no to. Czasami w filmach tłumaczy się to jako galaretka. No i jelly to jest też galaretka. Natomiast jeśli ją smarujemy na kanapkach, to. Raczej dżem, konfitura. Może taki bardziej zżalowany jest ten dżem, tak naprawdę, szczególnie w Stanach, ale. No, galaretka na kanapce to po polsku brzmi dziwnie. I drugi przykład. They would always hold their hands, remember? Oni zawsze mieli w zwyczaju trzymać się za ręce, pamiętasz? Jeśli widzisz to would, to nie zawsze oznacza to ten future in the past. Dlatego, jak przy wszystkim w życiu, zastanów się zawsze, czy tutaj nie ma jakiegoś drugiego dna, czy nie trzeba podejść do tego od drugiej strony, czy to ma jakieś inne znaczenie. No i oczywiście, jeśli się nauczysz tego tak w miarę dobrze, użyj podczas rozmowy, bo to zawsze fajnie brzmi, a lektor na pewno to dostrzeże. Bo jest to zupełnie inne zagadnienie i na pewno dostaniesz kilka dodatkowych punktów. No to przy okazji, jeszcze, żeby sobie ładnie tę część drugą naszego kursu zakończyć, powiedzmy sobie trochę o tym wspaniałym pytaniu: to może przejdziemy na angielski, które prędzej czy później usłyszysz. Wiele osób boi się tego momentu i to jest jak najbardziej normalne, bo zakładając, że żyjesz w Polsce, to nieczęsto tak casualowo przechodzisz z ludźmi na angielski no chyba że to turyści więc mamy tutaj bardzo nienaturalną sytuację co więcej kiedy już myślimy po polsku to czasami jest się bardzo trudno przestawić na angielski czy na jakikolwiek inny język szczególnie tak ad hoc bardzo często radzę moim uczniom że jeśli na przykład mają jakiś egzamin językowy to, żeby już dzień wcześniej nie korzystali na przykład z polskich mediów, tylko żeby słuchali muzyki po nie wiem, angielsku czy tam niemiecku, zależy jaki mają egzamin, żeby słuchali angielskich wiadomości itd., itd., żeby ten mózg się im trochę przestawił. Im lepiej się mówi w danym języku i im częściej się ćwiczy takie przestawianie, tym szybciej jest to możliwe. No, wystarczy spojrzeć na takich tłumaczy ustnych, Którzy przestawiają się z sekundy na sekundę, prawda? Dlatego nawet do takiej nagłej zmiany można się no, przygotować chociażby, prawda? Ważne, żebyś zdefiniował, w czym czujesz się niepewnie, w jakich tematach szczególnie, czy są to czasy, czy może słownictwo, rozumienie ze słuchu. A może potrzebujesz takiego dodatkowego kopa, żeby zacząć gadać. Niezależnie od tego, co to jest, ważne, żebyś wiedział. Co warto podciągnąć? No, zawsze lepiej walczyć z czymś, co jest wiadome, prawda? No ale oczywiście nie każdy potrafi to zrobić, dlatego zawsze możesz poprosić korepetytora o pomoc. I nie chodzi tu o to, że nagle musisz sobie wykupić 50 lekcji u korepetytora. Po prostu poproś o tego typu usługę, żeby oszacował twój poziom. Sprawdził, jakie masz takie. Problem Areas to się nazywa, czyli właśnie takie sfery, które są problematyczne, z którymi możesz się nieco podciągnąć. I ten korepetytor powinien to w miarę określić podczas na przykład, nie wiem, godzinnego, dwugodzinnego spotkania, gdzie po prostu przyleci z tobą przez te wszystkie punkty, które omawialiśmy poprzednio na poziomie B1 i B2. Dlatego też chciałem, żebyś poznał te wymagania, bo może już teraz wiesz na przykład, jakiego tematu wcześniej nie omówiłeś albo z czym czujesz się nieswojo, no to to będzie właśnie ta twoja problem area. Chciałbym też wprowadzić ci dwa takie bardzo teoretyczne terminy, jeśli chodzi o naukę języków obcych, ale uważam, że bardzo przydatne, bo sporo osób, gdy rozmawiamy o językach, mówi, że no ja to mam ten problem, że ja wszystko rozumiem, ale jak mam coś powiedzieć, no to po prostu, no, no nic, kaplica, kopie mi się najprostsze zdanie. I ja uspokajam, że to normalne, bo mamy coś takiego jak wiedza pasywna i wiedza aktywna. Wiedza pasywna to ta wiedza, która jest odpowiedzialna za rozumienie. To znaczy, jeśli słyszymy i jeśli czytamy, jeśli do nas idzie komunikat, jakby tak określając to naukowo. Natomiast wiedza aktywna to ta wiedza, która pomaga nam. Tworzyć komunikaty, czyli to jest mówienie i pisanie. I w większości przypadków jest tak, że ta nasza wiedza pasywna jest większa niż aktywna, bo powiedzmy, że uczymy się słówka indescribable, czyli nieopisany. I jeśli usłyszymy je kilka razy, no to powiedzmy zarejestrujemy, że ok, indescribable, no to mamy tam describe, więc opisać, no a jest in na początku, więc pewnie przeczenie, jedziemy z tym, że jest nieopisany. I jakby my sobie to wydedukujemy, jeśli zobaczymy to słowo, albo usłyszymy, szczególnie w kontekście. Bo parę razy je usłyszeliśmy, rozwaliliśmy je sobie na czynniki pierwsze, ogarniamy. Natomiast jeśli nagle chcemy powiedzieć, że coś jest nieopisane, to na początku nie przyjdzie nam słówko którego nauczyliśmy się trzy dni temu, które w ogóle usłyszeliśmy trzy dni temu, tylko powiemy sobie, which cannot be described, czyli które nie może być opisane. Użyjemy słów, które są nam bliższe, słów, których używamy na co dzień, bo też te słowa pierwsze nam podejdą do głowy. Dlatego tak ważne jest to, że żeby mówić, trzeba mówić, żeby pisać, trzeba pisać, ale też, żeby pisać, trzeba czytać i żeby mówić, trzeba słuchać, bo. Im więcej rzeczy my jakby zrozumiemy, im więcej usłyszymy, im więcej się dowiemy, tym bardziej poszerzy się nasze słownictwo. I analogicznie jest tak naprawdę w każdym języku, bo wyobraź sobie, że przez całe swoje życie po polsku rozmawiasz tylko z ludźmi z podbudki z piwem. No to bez obrazy, ale raczej nie usłyszysz słów takich jak, nie wiem, dedukcja a priori albo imponderabilia. Natomiast jeśli będziesz się otaczać ludźmi, którzy mówią piękną polszczyzną, powiedzmy. No to masz szansę usłyszeć takie słowa i, nie wiem, sprawdzić je sobie. Może jakieś ci się spodoba i zaczniesz go używać. I cyk, mamy już wiedzę aktywną. To przerzucanie wiedzy z pasywnej do aktywnej, no bo docelowo chcemy umieć powiedzieć tyle, ile umiemy usłyszeć, jest dość monotonne, dlatego nie oczekuj jakichś mega szybkich efektów, bo tutaj musisz troszeczkę zmienić też to, jak pracuje twój mózg, ale on jest w ogóle super maszyną i jeśli będziesz Czytać teksty po angielsku i słuchać angielskich piosenek, nawet piosenek, to ten mózg naprawdę szybko się przystosuje i pomoże ci tę wiedzę pasywną przekuć w aktywną. Tak po prostu, żebyś wiedział, że to normalne, że rozumiesz więcej niż potrafisz powiedzieć. Najważniejsze jest, żeby stworzyć sobie taką bazę słownictwa, która pozwoli nam się swobodnie wypowiadać. Niekoniecznie na temat poglądów filozoficznych XVII wieku, ale na tematy takie, które mogą nas spotkać w naszym codziennym życiu. I każdy ma inne życie. Nie wiem, jedna osoba pracuje w elektrowni jądrowej, druga pisze książki, trzecia zbiera znaczki, i każda z tych osób potrzebuje zupełnie innego słownictwa, prawda? Więc zastanów się, co możesz chcieć powiedzieć i takich słówek właśnie spróbuj się nauczyć. Ja wszystkim polecam, żeby w swoich social mediach od razu zasubskrybowali ludzi mówiących, piszących po angielsku. YouTube, Twitter, nie wiem, TikTok jeśli używasz? Ja nie oceniam. To po prostu znajdź sobie kogoś, kto tworzy po angielsku, bo to będzie twój kontakt z językiem. Albo, i to jest w ogóle świetna opcja, znajdź sobie tak zwanego learning buddy, czyli kumpla od nauki, co brzmi dziwnie po polsku. Chodzi o to, żebyś wśród swoich znajomych najlepiej, ale możesz to też znaleźć w internecie. Są na przykład specjalne grupy na Facebooku, żeby się dopasować z kimś w parę i na przykład mówicie sobie, OK, mamy wspólnie poziom B1, celujemy w C1, uczymy się wspólnie, raz na tydzień zdzwaniamy się. Możecie na przykład przez Messenger'a, albo Skype'a, albo Discorda, który jest darmowy i na przykład robimy. Sobie taki mini test, że każdy zadaje 10 pytań i kto odpowie na więcej pytań, ten, nie wiem, wygrywa soczek. Albo zdwaniacie się co tydzień i po prostu gadacie o tym, czego się nauczyliście, sprawdzacie, jaki jest postęp u tej drugiej osoby i dzięki temu wzajemnie się motywujecie. Tylko bardzo ważne jest to, że jeśli na przykład gadacie o pogodzie czy hobby albo o czymkolwiek, to. Żebyście się nie fochali na siebie, gdy będziecie się poprawiać, bo robicie to w jakimś celu. Ten twój learning body nie będzie wytykać ci błędów po to, żeby mu ego urosło, czy co tam. On będzie ci te błędy wytykać, żeby pomóc ci w nauce, żeby powiedzieć: Ej, słuchaj, tu zrobiłeś błąd. Przysiądź nad tym albo ej, jesteś pewny, że dobrze się tego nauczyłeś. Podziękuj mu. Gdy my na studiach uczyliśmy się tłumaczeń ustnych, to cała grupa, kilkanaście osób notowała błędy jednej, która w tym momencie na żywo tłumaczyła. I potem dawaliśmy jej feedback. Słuchaj, tu przetłumaczyłeś tak, ale można by to było zrobić inaczej. No tutaj musisz popracować nad tym, żeby mówić płynniej, bo się zacinałaś. I tak dalej, i tak dalej. I nie obrażaliśmy się na siebie, wręcz przeciwnie. Dzięki temu tłumaczyliśmy coraz lepiej i tych komentarzy było coraz mniej. Więc dawaj sobie feedback i nie bój się krytykować ludzi. Bo dobra krytyka jest na wagę złota. I pamiętaj, że to normalne, że stresujemy się czymś, czego nie robimy regularnie. No a na rozmowy kwalifikacyjne po angielsku raczej nie chodzimy co wtorek. I to jest wybitnie normalne, jeśli stresujesz się tą pierwszą rozmową. Dlatego tak radzę, żeby ją symulować, na przykład ze swoimi znajomymi. I gdy będziesz symulować taką rozmowę ze znajomymi, to też daj im ze dwa dni na przygotowanie, żeby spróbowali cię zagiąć. No bo jeśli ta symulacja będzie łatwa, prosta i przyjemna, no to nic ci nie da. W sensie będziesz się świetnie czuć, super, ale nie poprawisz nic w tej swojej prezentacji. A jeśli na przykład Twój znajomy zagnie Cię jakimś pytaniem, albo zada Ci jakieś pytanie, nad którym się nie zastanawiałeś, no to tym fantastyczniej bo dzięki temu będziesz się jeszcze lepiej mógł przygotować do tej prawdziwej, najważniejszej rozmowy.